odcinku pokażę Wam, jak pracować z urządzeniami. W tym celu klikam sobie Fixture, wyskakują wszystkie urządzenia, które wcześniej spaczowaliśmy, rozwijam sobie grupę spoty. I powiedzmy, że chcę zaznaczyć sobie spoty od 101 do 118. Najprostszą metodą będzie pociągnięcie i zaznaczenie tego myszką. Spoty zaświeciły się na żółto, czyli są zaznaczone. Co tu mogę jeszcze zmienić? Mogę sobie zmienić atrybuty różnego rodzaju. Mam dimmer, pozycję, globosy i tak dalej. Powiedzmy, że interesuje nas dimmer. Na dole mamy kółko. Jeżeli ja na to kółko najadę myszką i zacznę scrollować kółkiem na myszce, widzicie, że te wartości zmieniły mi się. Mam teraz przykładowo wartość 52. Drugą ewentualnie opcją na zmianę tego wartości dimmera jest kliknięcie w tą cyferkę, tutaj 52, które ja ustawiłem, i daję im przykładowo wartość 77. Please lub Enter. Widzimy, że nasz dimmer zaznaczył się na wartość 77. Aby to sklirować, wciskam tutaj Add i mam guzik Clear. Żeby sklirować to całkowicie, potrzebuję ten guzik wcisnąć 3 razy. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Pewne wartości były tam jeszcze zaznaczone, ale to dojdziemy. Więc sklirowanie to jest 3 razy kliknięcie tego guzika clear. To jest oczy. Kolejnym takim narzędziem do zaznaczania, wpisywania komend jest command section. To jest ten guzik tutaj. Jak go wcisnę, pojawia mi się klawiatura, która wygląda dokładnie tak samo jak klawiatura na desce. Z racji tego, że mamy zdalne sterowanie, no to będziemy się uczyć na takiej wirtualnej. I teraz tak, ciężko by było tu wpisywać komendy, a tu mieć podgląd tego, co robimy. Więc w tym celu możemy sobie tą klawiaturę jakby przerzucić na inny monitor. W tym celu mamy tutaj taką ikonkę monitora i ja sobie wybieram, na którym monitorze ma taka klawiaturka być. U mnie najfajniej będzie się wyświetlał Small 6. Więc wybieram Small 6. I teraz widzicie, że tą klawiaturkę mam tutaj sobie oddzielnie. Natomiast jeśli kliknę w to główne okno, no to moje command section jest pod spodem. I albo sobie mogę zrobić coś takiego, że sunę sobie te okna i mam pełen podgląd. Lub ewentualnie taką fajną metodą jest jeszcze to, że mamy taki, przykładowo ja w Macu mam guziczek, który pozwala mi skakać między oknami, ja tych okien mogę mieć kilka otwartych i biorę sobie na wierzch to, które mnie interesuje. Domyślam się, że w Windowsie też coś takiego jest. Teoretycznie ja mógłbym sobie tutaj, mam okienko monitora i widzę, że w tym momencie mam zapalony monitor pierwszy, czyli ten monitor mój główny, oraz Small 6, czyli ten monitor tutaj. Ja sobie ten Small 6 monitor wyłączę. Jest OK. Teraz go włączę ponownie. Pojawia mi się okno myszki, ponieważ w tym command section widać jest kilka jakby okien pod sobą. No i tu w tym celu muszę jeszcze raz command section wcisnąć i dopiero mi się pojawia to okno, które mnie interesuje, więc to skakanie między monitorami no u mnie na komputerze nie do końca się sprawdza. W każdym razie spróbujmy w tej wersji tutaj, gdzie te okna mamy obok siebie. W celu zaznaczania urządzeń mamy w gramie komendy. Przykładowo, jeżeli będę chciał zaznaczyć spoty moje od 101 do 118, wypisuję tu 101 true, czyli do 118. Ta komenda mi się zapisała tutaj. I teraz wciskam guzik please. Zaznaczyły mi się moje urządzenia. Jeśli chciałbym na nich zaznaczyć, nie wiem, wartość dimera, przykładowo na 100%, mogę sobie wybrać add. Tu się pojawiło 100 please. Czyli mam teraz zaznaczone moje spoty. One są na 100%. Jak Bartek zauważył, możemy sobie to sklearuję, 3 razy clear. Mogę sobie też zrobić tak, że 101, true, 118, czyli zaznaczenie moich spotów, add, przykładowo 50. Załatwiłem to jedną komendą. Czyli zaznaczyłem w ten sposób 18 spotów. Wszystkie mają wartość 50. Mam tu jeszcze
na górze takie guziczki Next i Previous. Jeżeli ja sobie skakam tym Nextem, przeskakuję do kolejnego urządzenia, mogę tu przykładowo zmienić mu wartość. Jeżeli Previous, to w górę. Jeżeli dojdę na sam dół, czyli do mojego urządzenia 118, kolejny raz kliknę Next, przechodzę na początek grupy. Jeśli chciałbym tą grupę całą zaznaczyć z powrotem, wciskam Set. Cała grupa jest zaznaczona z powrotem. Sklearuję to sobie. 3 razy clear. 1, 2, 3. Mogę też zaznaczyć sobie całą grupę. Moje spoty są w grupie 100. Czyli mogę sobie wybrać 100 pis. Grupę mam zaznaczoną. Wartość dimera et powiedzmy 70 pis. Czyli zaznaczyłem sobie całą moją grupę. Wartość dimera mam na 70. Oczywiście nextem i previewsem mogę sobie skakać po urządzeniach, zmieniać ich jakąś wartość. Natomiast jeśli przy zaznaczeniu całej grupy jest coś takiego, że jak dojdę do ostatniego urządzenia i wcisnę znowu Next, on mi otworzy kolejną grupę i przejdę do kolejnej grupy urządzeń. Więc przy zaznaczaniu grup trzeba wziąć na to uwagę. Wciskam, clearuję to wszystko, wciskam clear 3 razy. To sobie zwinę to włosze, bo są mi niepotrzebne. Teraz zróbmy sobie coś takiego, że chcemy sobie tą grupę zapisać. Ja zaznaczam sobie, jak wcześniej, od 101 true 118 pis. I przechodzę sobie teraz w zakładkę preset. Wyskakuje mi okna. Jedno okno to są grupy. Jeżeli wcisnę guzik myszy i go przytrzymam, wyskoczy mi grupa. To jest grupa z zaznaczonymi moimi spotami. Tu w Selection Grid te urządzenia mamy. Jeśli klawiaturą wpiszę teraz przykładowo spoty, ta grupa będzie nazywać się spoty.